Szczęść Boże, coś wam powiem. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Ale jakimi dziećmi wewnętrznie jesteśmy? Tymi pełnymi ufności, które chłoną Słowo Boga i wierzą, że On ma dla nas plan? Czy raczej tymi z dzisiejszej Ewangelii, które same nie wiedzą, czego chcą, są kapryśne, roszczeniowe, bo ciągle im coś nie pasuje i wszystko jest źle? Patrząc na słuchaczy Jezusa, wśród nich była taka grupa, która wszystko podważała, krytykowała i narzekała, bo im się to nie podobało, bo nie tak, bo przeciw tradycji. Krytykanstwo nie pozwala działać twórczej miłości. Gdzie nie ma zaufania Bogu, tam nie będzie postępu w rozwoju duchowym. Serce napełnione złością będzie niechętne do czynienia dobra. Każdy, kto odchodzi od Bożych przykazań, zaczyna tworzyć swój świat, w którym zaczyna dyktować warunki i kształtować rzeczywistość. W takim świecie nie ma Boga, ale jest Bożek stworzony na miarę, a wszystko dokonuje się według ustalonych zasad. Nawet zbawienie. Jan Chrzciciel nie podoba się, bo pości. Jezus nie podoba się, bo brata się z grzesznikami. Kościół jest zacofany. Papież zbyt liberalny. Ciągle coś nie tak. Przeglądając portale natkniemy się na artykuły, że spowiedź dla dzieci jest zbędna, że kolęda powinna być dla wszystkich, a nie dla wybranych, że księża to wyzyskiwacze albo jeszcze coś gorszego. Obrzydzamy sobie wszystko i nic nas nie cieszy oprócz własnych dokonań i działań. Często wrzucamy komentarze na nie, ale nie potrafimy ich uzasadnić, dlaczego jesteśmy przeciwni. Łatwo przychodzi nam marudzenie na różne wydarzenia i osoby. Można stać się bardziej papieskim od papieża. Wielu chciałoby Boga, który byłby dopasowany do ich wyobrażeń. A powinno być odwrotnie, że to my mamy dopasować się do Boga, dążyć do udoskonalenia swojego życia, ducha, wiary i miłości. Po co więc żyjemy, skoro nie znajdujemy w świecie niczego, co by nam odpowiadało? Jezus zachęca nas do przemiany naszego życia, do pójścia za ideałami, które nam pozwolą znaleźć sens naszego życia. Każdy potrzebuje celu, który najlepiej, jak sam sobie wyznaczy. Najlepiej, jeśli jest on także ujęty w całym chrystusowym planie zbawienia. Cały Adwent nakreśla nam ramy, w których widzimy, że Jezus to Bóg, który nadchodzi. A co robi w tym czasie człowiek? Sprawia wrażenie, jakby odchodził, uciekał. U świętego Jana w Ewangelii przeczytamy: przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Święty Piotr Chryzolog mówi: Bóg spojrzał na świat wstrząsany lękiem i natychmiast zadziałał. Z miłością pociąga go ku sobie, wzywa swą łaską, trzyma umiłowaniem i przywiązuje uczuciem. Czego tak naprawdę się lękamy? Boimy się popełniać błędy, z których musielibyśmy wyciągnąć wnioski. Boimy się konfrontacji z samym sobą. Boimy się, że ktoś nam może dokopać, wytykając nasz błąd. I uciekamy od trudnych sytuacji. A uciekamy, bo brakuje nam pokory, tego ukorzenia się. Jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie zrozumiemy Boga zawiniętego w pieluchy, bo niepodobny jest On do Boga, jakiego sobie wyobrażamy. Papież Benedykt powiedział: znakiem Boga jest dziecko. Uczmy się żyć z Nim i wraz z Nim doznawać pokory. Nie bądź dzieckiem upartym, ale dzieckiem Bożym w najszerszym tego słowa rozumieniu.